Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam was na moim i samca alfa kanale we wtorkowym speedbuildzie. Słuchajcie, stało się. Co się stało? Otóż wam mówię, ogłoszono dwie nowe kolekcje. Jak już pisałam na społeczności, ogólnie wyszedł nowy rozkład jazdy i troszkę tego wszystkiego dostaniemy. Ale w najbliższy czwartek, czyli 18 stycznia, będą dostępne do kupienia dwie nowe kolekcje. Otóż Zamkowa Posiadłość i Gotycki Szyk. No i powiem wam, że żałuję, że zgłosowałam na te dwie kolekcje. Autentycznie. Słuchajcie, głosowałam na nie, ponieważ uwielbiam gotycki styl, uwielbiam te wszystkie gorsety, sukienki, makijaże z tym związane. A powiem wam szczerze, przynajmniej to jest ocena na razie po tym, co zostało wrzucone do internetu. Dostaniemy coś, co wygląda jak bardzo takie niesmaczne połączenie emo oraz punka bardziej niż gotyku. Nie widzę żadnych takich sukienek, nie widzę żadnych takich bardziej gorsetowych rzeczy. No dobra, no gdzieś tam może jakiś gorset się przewinął, ale nie i jeszcze raz nie. I sprawdźcie najpierw, czym jest gotyk. Gotycki styl to takie wampiry, to w tym kierunku idziemy. Ja co, dostaniemy, przepraszam, ale pieszczoszka na rękę ze skóry, no naprawdę. I znowu to wszystko wygląda jak jeden wielki odgrzewany kotlet i to dodatek, który powinien znajdować się w wampirach albo wilkołakach. Słuchajcie, nie liczyłam na wiele, ale okej, rozmazany makijaż, no powiedzmy. Jednak czarne usta, serio? Ogromny makijaż wokół oczu, no może coś tam być, ale to wszystko to nie tak. No przepraszam, słuchajcie, może gotyk teraz wygląda jakoś inaczej i po prostu ja mam zboczenie związane z tym, że jestem stara i po prostu patrzę przez to pryzmat moich dawnych lat i tego, co mnie otaczało, ale wiecie, byłam na imprezie gotyckiej, mimo że mam bardziej punka w sercu, to jednak słuchało się te wszystkie Nightwish, Within Temptation, Symfonicznego Rocka i tak dalej, Lacrimoze, te sprawy. Jak najbardziej, słuchajcie, to się wszystko gdzieś tam słuchało i tu bardziej samiec powinien się wypowiedzieć, bo przede wszystkim on był w tym temacie i w sumie jest nadal. I ja lubię tą muzykę i zawsze, jak choćby byłam na tej imprezie, tam były bardziej takie czarne lolitki, na zasadzie, wiecie, tych takich lekko rozkloszowanych sukienek, mocno spięte gorsety. Owszem, było dużo tej różnej dziwnej biżuterii, dziwnej jak dziwnej, dla mnie to była normalna, ale te wszelkie pieszczochy, łańcuchy, spoko to było. Ale no, nie wiem, słuchajcie, dla mnie naprawdę to bardziej wygląda jak emo, brakuje mi tylko bardziej fioletowych pasków. No ale. Też zresztą zdjęcie, które promuje jakby ten dodatek, no to też tak mam bardziej, widzę, że tu są troszeczkę bardziej w punkowym to wygląda stylu, takie mówię, połączenie rocka, punka. Za bardzo mam wrażenie, że chcieli wszystkim dogodzić, no i wyszła taka troszeczkę papka. No. Ale to może też kwestia, że naprawdę zrobiłam się ostatnio marudna, jak chodzi o Simsy. No ale drugie to jest Zamkowa Posiadłość. I tu powinno się cieszyć, bo budownicza kolekcja. I jak to napisała moja internetowa żona, no bieda, panie bieda. No taki kitowaty. Jakoś tak wydaje się wszystkiego tego mało. Kwestia jest taka, że rzeczywiście jest to typowo budowlana kolekcja, czyli dostaniemy drzwi, dostaniemy okna, dostaniemy wykończenia, że tak powiem, tych wszystkich pierdółek, jakiś murek, schody, co tam jeszcze, kolumnę, podłogę i ścianę. Serio. Słuchajcie, głosując na tą kolekcję, to tak jak w przypadku gotyckiej, no miałam całkiem inne wyobrażenie. Ja liczyłam, że dostaniemy jakąś piękną kanapę, jakiś stół, taki super kominek, jakieś płaskorzeźby. I jak kupię te kolekcje, żeby zrobić przegląd, ale to będą kolejne kolekcje, na które po prostu bez sensu wydam pieniądze, a mogłabym na przykład dać to na fundację Ada, która bardzo ładnie pomaga zwierzętom. Ale to słuchajcie, zobaczymy. Na razie to jest moja ocena. Ta ocena oczywiście może się zmienić, jak zobaczę te kolekcje, bo to też może być tak, że jak je zobaczę na żywo, jak one są wykonane, to inaczej do tego podejdę. No na razie jest mi po prostu przykro, tak przykro jak przykro, no ale mogliby dodać naprawdę kilka jeszcze innych rzeczy, właśnie tych budowlanych, czy jakąś biblioteczkę, czy jakąś szafę, wiecie, takie, może coś bardziej takiego w stylu Pięknej Bestii. I to byłoby tak jakoś chyba bardziej fantastycznie, a tak to dostaniemy wypełnienie rodziny gotów i tego ich pseudo
chciałam powiedzieć pierdołowatego, ale nie, pseudo ich posiadłości, która znajduje się w Wierzbowej Zatoczce i no, no nic, no słuchajcie, na pewno to kupię, na pewno pokażę na kanale. Na razie jestem taka, no mech, fajne to też jest zestawienie do tego, żeby na przykład zrobić katedrę, w której zrobić taki prawdziwy ślub naszym Simom, no ale nadal, ale jednak ta gotycka kolekcja mnie tak jakoś bardziej zawiodła. Naprawdę, liczyłam na piękne sukienki, serio liczyłam na piękne sukienki i gorsety przede wszystkim, czego mi jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo w Simach brakuje. Wiem, są w modach i tylko no ja nie gram z modami. No przepraszam was, słuchajcie, nie gram z modami, no taka już jestem i mogę się teraz tłumaczyć. No i powiem wam, że jest tak, już to się powtarzałam i powtórzę się jeszcze raz. Jest mi po prostu przykro. Ogólnie powiem wam, że ten rozkład jazdy, który nam dali, może dlatego, bo nas trochę rozpieścili, bo w zeszłym roku były aż 3 duże dodatki i piękne akcesoria, jakoś tak wygląda ubogo. No bo teraz dostaliśmy właśnie zamek i tą modę, to znaczy dostaniemy 18, później będzie jakaś tam dostawa, która ma być ponoć fajna. No ale słuchajcie, to akurat będzie darmowe. Jakby te kolekcje też były darmowe, to słuchajcie, bym piała na ich temat, bo są darmowe, byłyby. Fajnie by było, no ale nie jest. Mamy dostać jeszcze jakieś lśniące akcesoria. Bardzo możliwe, że to będzie związane z biżuterią, ponieważ dużo tego pokazują na tych takich artach promujących właśnie obecny rozkład jazdy i powiedzmy ten sezon. No fajnie by było. Liczę cicho na coś związanego z robieniem biżuterii. Powiem wam, że po prostu kolejny sposób na zdobywanie kasy w Simsach, tak. Jestem na tak. Wiecie, to może być nawet jakiś stół, czy jakiś element, który się kładzie na stół. I po prostu, wiecie, no robienie bransoletek już weszło bodajże w Razem Raźniej. I to jest fajne. I teraz na przykład też właśnie byłoby robienie biżuterii. I jeszcze fajniej by było, jakby te wszystkie kamienie kolekcjonerskie, które się znajduje, można było wykorzystać. O matko, wiem, chcę za dużo. Bo wiecie, taki zrobić potem sklep jubilerski, taki fajny, no to by było też spoko, tym bardziej, że dostaliśmy też właśnie w jednym z rozszerzeń taką biżuterię, ozdóbkę, pierdółkę, którą można postawić w różnych miejscach na szafce czy gdzieś, to może był jakiś taki, wiecie, przeciek? No, kto ich wie, kto ich wie. Mamy też dostać kolekcję okolicznościową. Czyżby to było spowodowane tym, że będzie okrągła rocznica Simsów? Słuchajcie, to też by było fajne, no bo chyba już będzie 10 lat Simsów 4? Możliwe. No i współtworzoną kolekcję mody. Teraz pytanie, czy to będzie kolekcja stworzona przez współpracy z jakimś domem mody, jakimś projektantem, czy może jakimś po prostu moderem? To też byłoby bardzo fajnie. Fajnie by było też, jak mieliśmy już kolekcję, którą współtworzyli youtuberzy. I powiem wam, to wyszło. Naprawdę to wyszło, ponieważ youtuberzy, simstuberzy przede wszystkim, oni wiedzą jakby co jest potrzebne. Najbardziej to wiecie ci wszyscy kasowcy, ponieważ oni właśnie ubierają simów, no i jakby widzą te braki. Tak samo jak wam powiem, fajnie, że wyszło, tak jak sam jest zresztą wspominał i ja też na tym takim naszym przeglądzie zeszłego roku, fajnie jak wychodzą te wszystkie kolekcje na przykład z bielizną, ale szkoda, że nie można bielizny ustalać simowi, co jest trochę mało śmieszne. I przykre. Ma cały czas tą samą bieliznę i bielizna jest jako dodatkowe ubranie. Też powiem wam, bardzo brakuje mi w kasie, żeby można było na przykład narzucać na ubrania kurtki, sweterki, jakieś tam kardigany, narzutki. No i dostaliśmy raptem pierwszą apaszkę w dodatku rancho. No, a gdzie jakieś szaliczki? No, szaliczek też byłby spoko, a nie taki zestawiony od razu z pełnym ubraniem, czy swetrem, czy z czymś takim. No ale słuchajcie, jestem stara, jestem marudna, tak, jestem marudna, wiem, ale słuchajcie, po grze, która będzie miała bodajże 2 września, jak mnie pamięć nie myli, 10 lat, 10 lat Simsów 4, no to ja już tak trochę wymagam. Zresztą to jest ogromna stajnia. Słuchajcie, oni mają taką kasę, i powinni nas trochę podopieszczać. Mówiąc o dopieszczaniu, tak na szybko, bo się rozgadałam na temat tego, co dostaniemy. Domek dzisiaj, który zrobiłam, chciałam zrobić taki
można powiedzieć, że typowy amerykański dom, w sensie dla takiej rodziny z trójką dzieci, ona pani domu, niepracująca, on pracujący w amerykańskim stylu, delegacje, wyjazdy, typowy, no nieładne określenie, korposzczur, chociaż ja uwielbiam szczurki, więc w sumie to jest całkiem spoko określenie. No i słuchajcie, w tej historii jakby najbardziej się przyłożyłam do rodzeństwa. No bo oni standardowi rodzice, on lubiący spędzać czas przed telewizorem, ona właśnie typowa spełniająca się, przede wszystkim spełniająca się pani domu, piekąca szarlotkę na weekend, gotująca obiady, przygotowywująca te wszystkie lunchboxy dla dzieci, wstająca specjalnie rano, żeby jechać na siłownię. Wiecie, taka klasyczna, może nie instagramowa mama, ponieważ myślałam, żeby... A w sumie słuchajcie, tak, jakby prowadząca może jakiegoś małego bloga lifestyle'owego, stąd ten komputer w salonie. No i właśnie trójka dzieci. Najstarsza nastolatka. Gamerka, kochająca turkusowy kolor, to zobaczycie u niej w pokoju. Taka typowa siostra, no i dwóch urwisów. Dwóch urwisów, słuchajcie, bliźniaki. Dwóch chłopaków bliźniaki, którzy mają tendencję do wpakowywania, głównie chyba siostry w tarapaty, że zrzucają jakby dużo rzeczy na siostrę i oni mają taką dynamikę trochę urwisów między sobą, takich żartownisiów. No i z tą siostrą trochę drą te koty przysłowiowe. Ale jeżeli któremukolwiek spadłby włos z głowy, to myślę, że siostra by poszła za nimi w ogień, a osoba, przez którą spadł ten przysłowiowy włos z głowy, straciłaby wszystkie włosy ze skórą. No, tego typu. Tak sobie, słuchajcie, pomyślałam, że właśnie tego typu, że to jest na zasadzie moi bracia mogą płakać tylko przeze mnie. I kropka. I nie ma tu żadnych przecinków, dodatków, nic więcej. Tego typu siostra, która jest, wiecie, taką w tym okresie takiego trochę buntu, myślę, że może ma 15-16 lat, sama nie do końca wie, czego chce od świata, no poza tym, że jest gamerką, myślę, że jest obecnie ma etap bycia wegetarianką. Dlaczego mówię etap? Ponieważ bardzo dużo młodych ludzi przechodzi po prostu przez taki etap, że stwierdza, że nie je mięsa z jakichś tam pobudek. Jeżeli te pobudki są, słuchajcie, szczere i to zostaje, no to ja to bardzo, bardzo szanuję. Jeżeli to jest etap, to jest po prostu etap. Więc może po prostu nie je mięsa i wiecie, to jest na zasadzie, mamo, nie jem glutenu dzisiaj, mamo, nie piję mleka, bo coś tam, mamo, bo coś tam. I wiecie, to jest na zasadzie mama robiąca gołąbki daje córce kapustę, sprawdzając, jakie jest ta kapusta hodowli, bo coś tam córka doczytała w internecie. Ten etap, gdzie po prostu nie do końca bunt, ale też takie szukanie trochę własnej tożsamości. Mimo tego, że właśnie jest gamerką, lubi tam filmy, robić sobie zdjęcia ze znajomymi, czyli taka bardzo klasyczna pod tym względem nastolatka, albo przynajmniej ja mam takie podejście. Trochę tak o niej myśląc, wiecie, jest taka bodajże milionerka się nazywa kobitka, robi takie właśnie TikToki. No i tam jest właśnie Janeta i Brianusz. I tam pokazuje przygodę jakby takiej rodziny. No i tam jest właśnie ta Janeta i tak na niej trochę wzorowałam tą bohaterkę tutaj. Bardzo polecam, TikToki są przezabawne, no po prostu babcia jest super, no główna mama to ja trochę współczuję. Naprawdę jej współczuję, słuchajcie. Mamy to, powinny mieć jakieś dopłaty do cierpliwości. Serio i na ziółka. Darmowe ziółka, słuchajcie, dla każdych mam. I ja sądzę, że rząd, który wprowadzi autentycznie coś na uspokojenie dla każdej mamy za darmo, to będzie rząd przełomu i przyszłości. W każdym razie, słuchajcie, bez takich śmieszków. Odchodźmy od polityki, bo to jest tak niestrawne, słuchajcie, jak bigos, mrożony bigos przez 3 lata w zamrażalniku. W każdym razie pokój chłopaków. Pokój chłopaków jest bardzo kolorowy, jest bardzo kolorowy. No i słuchajcie, dałam im tą grę do pustostworków, ponieważ bardzo rzadko jej używam i muszę chyba zacząć wprowadzać ją w swojej rozgrywce. I znalezienie jej to była jakaś masakra. Serio, ja w ogóle nie pamiętałam, w czym to doszło, czy w pakiecie rozgrywki, czy w akcesoriach, ale to pokój, doszło w akcesoriach, tak, w akcesoriach, pokój dziecięcy. Zielonego pojęcia nie miałam, że to tam.
albo po prostu zapomniałam. No nic, tak się prezentuje nasz domek rodziny. Mam nadzieję, że Wam się ogólnie podoba. Oczywiście zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z materiałami, które wstawiamy na kanał Samce. Słuchajcie, w czwartek nie będzie rozgrywki, bo będziemy oglądać, co dostaliśmy z kolekcji. I dajcie znać w komentarzach, czy dla Was to jest hit, czy kit. No. Moją opinię już znacie, słuchajcie, to jest moja opinia i przepraszam, jeżeli kogokolwiek uraziłam, bardzo przepraszam i kogo nie chciałam urazić. No i tyle na dzisiaj. Buziaki. Pa, pa.